Halo, dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Paweł, rpgamer.pl, oczywiście, i dzisiaj coś innego, bo oczywiście nie Neverwinter, od którego, no powiedzmy, że na pewien czas zrobiłem sobie wolne, natomiast The Banner Saga, tytuł, o którym mówiłem już wielokrotnie i w zasadzie wracałem do niego na łamach serwisu. W ogóle to zachęcam Was do wejścia na rpgamer.pl i zobaczenia, co się tam dzieje, bo tam zazwyczaj wrzucam wszystkie nowości, aktualności, tam zazwyczaj wszystkie recenzje, które piszę, trafiają w pierwszej kolejności, ale oczywiście The Banner Saga nie mogło zabraknąć również na YouTube. Czy też YouTube, jak niektórzy mówią. I teraz tak, co to jest za gra? Bo jest to bardzo, bardzo ciekawa produkcja amerykańskiego studia Stoic. Jest to grupa osób, która w ogóle takich weteranów branży pracujących między innymi nad tytułami takimi jak Star Wars The Old Republic. No, jeden z programistów pracujących w Stoic w ogóle też był pracownikiem naukowym w NASA. Pracował przy teleskopie Hubble'a, taka ciekawostka, i oni, będąc niesamowitymi fanami takich klasycznych, taktycznych RPG-ów, postanowili zjednoczyć swoje siły i zorganizowali zbiórkę na Kickstarterze. Było to w ogóle w kwietniu 2012 roku, także już niemalże 2 lata temu. Początkowo ludzie ze Stoic zakładali, że zbiorą 100 tysięcy dolarów na to, żeby jedną taką gierkę The Banner Saga w mroźnym klimacie północy, a to w ogóle oni są z Teksasu, więc trochę też takie dosyć interesujące. No i chcieli zrobić tę grę porządnie, dlatego też na Kickstarterze zorganizowali taką zbiórkę. No, jak się szybko okazało, ich pierwszy plan zebrania 100 tysięcy dolarów okazał się zupełnie nierealny, bo 100 tysięcy to oni zebrali w pierwszego dnia. Prawda jest taka, że 20 tysięcy osób po prostu zobaczyło, co oni planują, i zafascynował ich ten pomysł tak samo jak twórców. Także w sumie graczom udało się zrzucić na kwotę 723 tysiące dolarów, ponad 723 tysiące dolarów, i dzięki temu The Banner Saga nie jest jedną grą, jest pierwszym rozdziałem trylogii. I teraz właśnie chciałbym z Wami zagrać początek, pokazać Wam, o co chodzi, na czym polega fenomen tej gry, bo muszę przyznać, że gra no jest po prostu fenomenalna. Tutaj oczywiście bardzo dziękuję firmie Planowa Tak, która udostępniła mi tę grę oraz przysłała jeszcze takie fajne pióro. Jeśli byście chcieli zobaczyć tak zwane dary losu, to tutaj polecam sprawdzić Facebooka. I teraz zacznijmy. Może najpierw pokażę Wam opcje. Tutaj, jak widzicie, opcje są mocno, mocno okrojone. O. Jest load, wczytywanie, jest poziom trudności, difficulty i w zasadzie tyle. Przełączenie między full screenem a widokiem w okienku oraz nowość, o której na szczęście nie zapomnieli, to co właśnie teraz włączyłem, czyli napisy. Ok, daję resume i zaczynamy nową grę. Daje restart game. Oczywiście The Banner Saga nie jest spolszczona i prawdopodobnie nie będzie, chociaż z drugiej strony nie wiadomo. Tutaj musiałbym zapytać, jeśli jesteście zainteresowani, to mogę zapytać, czy są takie plany, ale no, na pewno nie w najbliższej przyszłości. I teraz, czy chcę zacząć od nowa? W ogóle to. Jeszcze tutaj, zanim zacznę rozgrywkę, to chciałem Wam pokazać heraldry, czyli szyldy, banery, tytułowe proporce, bo tutaj ludzie, którzy dawali pieniądze, dorzucali się do wspólnej zbiórki, mogli zaprojektować własne sztandary,
I to była jedna z ich nagród, powiedzmy, którą okazali twórcy jako dowód wdzięczności za to, że tamci kupili ich grę, zanim ta w ogóle jeszcze powstała. Także tych sztandarów jest tutaj sporo. One później są takim malutkim, w sumie nic nie wnoszącym do całej rozgrywki, ale interesującym gadżetem, który później się wyświetla w okienku gry. Już wam pokazuję, zacznijmy Restart Game. Ja się oczywiście wyciszę na początku, bo gra jest w formie opowieści, w formie takiej sagi właśnie. Saga, to przypominam, że jest to nordycka opowieść związana z dziejami jakiegoś klanu. Także zaczynamy, ja wracam po tej scenie. Sjá dreggjana á ferli meðan voru. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. I tak nasza karawana trafiła do osady zwanej Strand, ostatniej wysuniętej osady, gdzie Ubin, czyli skryba olbrzymów, którzy w grze nazywani są Varl, miał zebrać podatek. No oczywiście, jak widzicie, tutaj sytuacja od razu została skomplikowana. W głównej sali okazało się, że wojownicy stwierdzili, że jesteśmy nieproszonymi gośćmi i postanowili się z nami rozprawić. Oczywiście marny człowiek nie jest w stanie sprostać na polu bitwy potężnemu olbrzymowi, dlatego ta pierwsza walka jest w pewnym sensie tutorialem. Tutaj oczywiście
Są różne wskazówki dotyczące walki, bo musicie wiedzieć, że The Banner Saga jest opowieścią o wojnie. Tak. Najpierw zaczynamy się ruszać, bo w ogóle zawsze walka tutaj jest toczy się według bardzo ustalonych zasad. Najpierw wykonujemy ruch, następnie atak, ewentualnie specjalne umiejętności, potem dajemy turę i rusza się kolejna osoba. Tutaj na dole, w pasku na dole widzicie kolejność, bo kolejność jest ustalona z góry. W zależności od szybkości jednostki i tego, jak je ustawimy przed walką, bo taktykę tak naprawdę ustalamy ustawiając oddziały jeszcze wcześniej. Teraz się przesunę i do tego dojdziemy jeszcze, do taktyki przed walką dojdziemy. Teraz najpierw klikam, gdzie chcę się ruszyć, potem potwierdzam. I teraz mogę zaatakować mojego wroga, który już widzę, że odrobinę dostał w skórę, więc nie ma pełnego paska życia oraz obrony. Bo jak widzicie, po lewej stronie jest niebieski pasek obrony, po prawej stronie jest czerwony pasek życia. I teraz mogę zdecydować, czy chcę atakować jego obronę. Dzięki temu każdy kolejny atak będzie zadawał mu więcej obrażeń, czy jego armor właściwie, nie obronę, tylko jego pancerz chce atakować, czy chce atakować jego siłę. I gdy ja zaatakuję jego siłę, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, spadną jego punkty życia, bo siła równa się życie tutaj, a po drugie, będzie zadawał mniej obrażeń. Jak widzicie, tutaj mogę albo zadać 2 obrażenia jego pancerza, albo 5 obrażeń jego siły. Oczywiście 5 ma siły, która mu pozostała, dlatego w tym momencie decyduję, żeby w nią uderzyć. Właśnie, tutaj jeszcze wskazówka, że siła oznacza zarówno życie, jak i liczbę obrażeń, którą zadaje ta jednostka. Bam. I leży. I za każdym razem, gdy moja postać, bo tutaj ci bohaterowie, ci wojownicy nie są bezimienni. Oni wszyscy mają swoją charakterystykę, swoją historię, swój poziom doświadczenia, swój jakiś tam ograniczony ekwipunek. I za każdym razem, gdy zabijam kogoś własnoręcznie, dostają punkt renown, czyli takiej sławy, można powiedzieć. I ta sława to jest coś jak doświadczenie. W tym momencie ten mnie będzie uderzał. W tym momencie ruszam się drugą jednostką. I żeby... Bo właśnie, bo tutaj wchodzi trzecia zmienna. Poza siłą i poza pancerzem mamy jeszcze willpower. Willpower, czyli siłę woli, wola walki, można powiedzieć. I każda z jednostek ma określoną liczbę punktów tej woli walki. No tutaj widzimy, że ja mam jej 8 punktów, 8 na 8. I mogę ją wykorzystać w dwojaki sposób. Raz to mogę zwiększyć swoje obrażenia, albo mogę ruszyć się dalej. Willpower to jest właściwie taka determinacja, można powiedzieć, że on da z siebie wszystko, jednak zrobi ten krok dalej, uderzy mocniej. I w tym momencie, gdybym nie wykorzystał willpower, to nie doszedłbym do tych wojowników. Ale ja chcę dobiec do nich, jestem zdeterminowany, dlatego klikam tutaj. Jak widzicie, te dwie gwiazdki nad tym kółeczkiem oznaczają, że 2 punkty mojej siły woli zostaną zużyte na ten dalszy ruch. I w tym momencie, klikając prawym przyciskiem myszki na mojego bohatera, mogę wybrać jego umiejętność specjalną, bo każdy z wojowników ma jakąś tam specjalną umiejętność. Tarczownik będzie świetnym obrońcą, natomiast ten wojownik, mając dwuręczny miecz, będzie świetnym zawodnikiem działającym w ofensywie. Tempest, czyli taki cios z półobrotu. Tutaj pokażę wam, jak on działa. Ogólnie chodzi o to, że dwie przylegające do siebie jednostki dostaną obrażenia. I
tutaj też jeden punkcik tej willpower, siły woli, wykorzystuję. No i po nich pillage. Pillage, czyli powiedzmy coś w stylu ucieczki. A dzięki temu quick of retreat bodyguards when there's only one. Gdy zostaje tylko jeden z naszych przeciwników, wchodzimy w tryb pillage, gdzie tury już nie są z góry ustalone, tylko rzucane są rzuty na inicjatywę. Mniej więcej o to chodzi. I gdy mój wojownik nie ruszy się tej tury, odzyska w zasadzie jeden punkt siły woli. Natomiast ja chcę go ciachnąć i jak widzicie, on ma 0 punktów pancerza, natomiast 9 punktów siły. I ja mogę mu zadać 8 punktów obrażeń, co go nie zabije. Ale od czego jest siła woli i determinacja? Klikam więc, że chcę zadać obrażenia jego sile, czyli uderzyć w strength. Natomiast tutaj mam taką gwiazdkę, którą mogę zakliknąć i to dodaje jeszcze jeden punkcik obrażeń do tego, co mam pierwotnie zadać. Dzięki temu 9 minus 9 równa się powalony wróg. Bam. No i wygrałem. No, więc w tym krótkim tutorialu mniej więcej pokazuję wam, na czym polega walka w Deep Banner Saga. Jak widzicie, jest to trochę inny system. No, powiedzmy, że no, taki trochę oldschoolowy, trudny, taktyczny. Naprawdę później okaże się, że rzeczywiście trzeba mocno główkować, żeby wygrać. Like a rabbit wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves, believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more dreads to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his last. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight, and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal, I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Only the sun has stopped. Oto właśnie przed wami prolog pierwszego rozdziału. I tutaj już chciałbym wytłumaczyć wam, na co patrzymy i na czym polega historia, bo to jest tutaj najmocniejszy punkt. Słońce stanęło na nieboskłonie. Bogowie, starzy bogowie już od dawna nie żyją, a Varl, czyli ci olbrzymi giganci, żyją w jakimś tam umownym pokoju z ludźmi. Bo gdyż wieki temu toczyli między sobą wojnę, natomiast oczywiście zjednoczył ich wspólny wróg i w tym momencie, mimo że czasy są trudne, oni starają się zacieśnić ten sojusz między właśnie tymi gigantami. Jak widzicie tutaj brodaty Ubin, czyli jeden z tych najstarszych olbrzymów, swoją drogą z rogami, żeby było jeszcze ciekawiej. A on tutaj mówi, że on jest tutaj powiedzmy takim jednym z głównych bohaterów tej ścieżki, bo tutaj w The Banner Saga musicie wiedzieć, że będziemy dowodzić nie jedną, a dwoma karawanami i będziemy patrzeć na całą historię z dwóch perspektyw, ale nie uprzedzajmy faktów. No i tak, słońce stanęło na nieboskłonie. Ogólnie widzicie, jest dosyć
ponury klimat. I w tym momencie my, wcielając się w Ubina, widzimy, że zbliża się do nas jakiś człowiek. Eirik, Steward of Strand, czyli jakiś zarządca tego miasta, mówi, że chciałby dołączyć do nas, bo przed sekundą w tej cutscence widzieliście, że ten staruszek, który tak narzekał, to był tutaj władcą tego handlowego miasta i on mówi, że dbają na jego życie coraz bardziej, człowiek rzuca się człowiekowi do gardła i chciałby, żebyśmy pomogli mu rozwiązać ten problem, a wtedy nie dość, że zapłaci daninę, po którą tu przyszliśmy, bo musicie wiedzieć, że my jesteśmy poborcami podatkowymi. W tym przypadku akurat Ubin, jako dawny wojownik, teraz poborca należnego podatku, można powiedzieć trybutu, tutaj przyszedł i władca powiedział, że zapłaci go podwójnie. No. A Warl, ci olbrzymi, nie są źli, oni są bardzo honorowi, wręcz można powiedzieć, są mityczni. Ubin, isn't it? Tak. Teraz mogę mu odpowiedzieć. Tutaj te krótkie konwersacje właśnie, on pyta, czy jestem Ubin, tak? No, ja jestem Ubin. Mogę mu odpowiedzieć oczywiście tak, albo że przyszedłem tutaj tylko po daninę, albo że czego w ogóle ode mnie chce. A, będę postanowiłem być grzeczny, powiem, że tak, to ja. Gubernator chce, żebym... on mi mówi, że gubernator przysłał go do pomocy. No tak, wydaje się, że tutaj niezły chaos panuje, Eiriku. Bywało gorzej. Czego konkretnie chcę? Skullflings that you didn't hack up in the Great Hall, czyli ci buntownicy, jeszcze dalej się panoszą po mieście. I on chciałby, żebyśmy załatwili ich przywódcę. No i chciałby uspokoić ogólnie nastroje w swoim mieście. Mam dołączyć do niego na rynku. I stłumić tą małą rebelię. Tutaj jest rynek. Tutaj właściwie możemy przeglądać sobie odrobinę ten, bo zawsze jak jesteśmy w jakimś mieście, to nad danymi obiektami, nad danymi budynkami wyświetla się krótki napis i że możemy po prostu tam dojść, zobaczyć, co się dzieje. No i ja teraz, jako że mnie poprosił ten Eirik, idę do tego, na ten rynek, zobaczyć, co się dzieje. Let me handle this. Daj mi się tym zająć. Bardzo proszę. Jeden mężczyzna zbliża się do nas. Mówi Eirik, nie jestem dzisiaj w nastroju. Nastroju na co? Na rozmowę, na gadanie do idioty. Skalflingowie, w zasadzie wódz skalflingów, był tutaj godzinę temu. I on tutaj zaczyna tak ściemniać, chciałby prawdopodobnie, żeby go przekupić, żeby powiedział nam, gdzie tego wodza skalflingów, czyli tych buntowników, szukać. I w tym momencie my jako Ubin, jako ten olbrzym, możemy się wtrącić i mówimy: Eiriku, czy potrzebujesz jakiejś pomocy? No i w tym momencie się zaczynają między sobą droczyć, bo ten coś wie, ale nie wie, co powiedzieć, nie chciałby powiedzieć, chciałby coś ugrać, chciałby może nawet coś zarobić, jakąś łapóweczkę małą. Just a little food money, yeah? Tak, pieniążki na jedzenie, on tak nazywa, natomiast według mnie on po prostu zwyczajnie chce kasiory, bo jest cwaniakiem. I teraz możemy wybrać, bo tutaj w ogóle The Banner Saga to jest sztuka podejmowania wyborów. Możemy albo go zastraszyć, albo mu dać kasę, o którą prosi, albo nic nie zrobić. I zobaczyć, jak się rozwiną jak się rozwinie akcja. No, według mnie, znając już odrobinę historię, będąc Warlem, czyli tym takim olbrzymem, któremu powinna być dana jakiś szacunek, postaram się, na razie nie zareaguję, nic nie zrobię, do nothing. Gdzie są kalfingowie?
O, i Gunulf, czyli Berserker, zapytał, czy już to skończyliśmy. Gunulfie, czy zawsze nosiłeś te zielone szaty? Nie, właśnie je kupiłem tutaj na targu. No i teraz możemy go skomentować, czy wygląda jak żaba, bo on pyta, a czemu pytamy w ogóle o to, dlaczego ma takie zielone wdzianko? Nie, 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 dobrze, dobrze wyglądają. No on tak, cieszę się, że ci się podobają. I Gunulf odszedł dalej, patrząc na kolejne towary. No tak, twój człowiek wydawał się niezbyt ogarnięty. Jak widzicie, cały czas coś się tutaj dzieje, cały czas wymieniane są uwagi. Teraz musimy się udać do Mead House, do domu miodu, miodowego, gdzie znajdziemy tego buntownika i w końcu będziemy mieli możliwość porachowania się z nim. Przybywasz przed miodową halę. Tutaj musi być ten szlachcic. I Eirik, nasz wspierający nas tutaj, pyta, czy jesteśmy gotowi. Możemy odpowiedzieć, że tak, załatwmy to wreszcie. Tak mówię. Załatwmy to. That's the spirit. Oczywiście. To oto duch. Here we go. Wchodzimy. Wchodzimy do miodowej hali. No i oczywiście natrafiamy na rozpitych skalflingów, którzy tylko szukają okazji do bitki. I tutaj oczywiście sekwencja walki. Jak widzicie, jesteśmy w tym momencie w bardziej licznej kompanii. Jest Shieldbanger, jest Gunulf, jest Eirik i jest Valgard. Wystawiłem sobie ich. To jest takie taktyczne rozmieszczenie jednostek na samym początku i daję ready. Czy chcę najpierw dawać tego Valgarda na początek? On ma Stonewall, czyli ścianę, która pomaga mu w bronieniu się. Tak też robię. Zobaczymy, czy rzeczywiście mnie pokonają. A, ruszę się Eirikiem. Rayleigh. Oddaję willpower, czyli te punkty siły woli, mojemu sojusznikowi. Ruszam się dalej. I kończę turę, bo nie mogę nic więcej zrobić. Tutaj też muszę niestety skończyć turę. Broni się dalej. Mogę przejść i zaatakować. Najbardziej opłaca się tutaj najpierw atakować pancerz, a potem dopiero życie. Ale powiedzmy, że mam sporo siły woli, więc jednym ciosem go ciacham. Znowu zyskuję trochę punktów. No, uwzięli się na niego. Nie szkodzi.
Od czego mam mojego berserkera? Brona. No, teraz jak widzicie już trochę jest łatwiej, bo tutaj mój Gunulf, czyli wojownik, ma wszystkich wokół siebie. Nawet dostał poziom. Dobra, teraz ruch Valgarda, który jeszcze jako tako żyje. Dawaj, Valgard. Ruszam się teraz kolejną postacią. Dawaj. Oddaj mu punkty. No, może się jakoś uda. Albo i nie. No, ta walka w ogóle mogła wyglądać zupełnie inaczej. Już są, wrogowie są już mocno wykrwawieni. No, ale to nie zmienia faktu, że cały czas mogę ją przegrać. Tutaj oczywiście mój tarczownik zrobi pewnie całkiem niezłą robotę. Tak jest. No i legnie. No trochę źle to taktycznie zagrałem, ale niech będzie. Odzyskuję punkty willpower. No, jak widzicie, defense oraz ostatni z wojowników. No, tutaj nie popisałem się jakąś mega taktyką, natomiast chciałem wam pokazać mniej więcej, na czym polega walka w The Banner Saga, taka standardowa, typowa walka, jakiej będziemy tutaj doświadczać co chwilę. Że idzie obmyć krew, którą jest pokryty.
No, natomiast Eirik w tym momencie właśnie patrzy przez okno i widzi, że do miasta zbliżają się okręty. Jeden, Ubin mówi, że jeden ze sztandarów, który, z okrętów, które napływają, jest mu znajomy i jest to sztandar Vognira. Jednego z przywódców Varl. No i ten się niepokoi, że będzie tutaj trochę niezbyt fajnie, jeśli zobaczą, że gnijące zwłoki będą otaczały tutaj gród. Dlatego musi zrobić porządek i pyta, czy może zapytać go jeszcze, poprosić go jeszcze jedną przysługę. No, o co chodzi? Chciałby, żebym powitał gości na dole przy dokach. Może i to, może tak uczynię, odpowiada Ubin. Eirik i Valgard odchodzą z miodowej hali. No i w tym momencie, jako że poprosił nas o to, żebyśmy w dokach powitali gości, no nie wypada nam odmówić, więc idziemy. Jak widzicie, okręty napływają do Strand. Ubin w Vognirze. Jest to jeden z Varl, których on zna. O, a oto Hakon. O, w tym momencie trwa taka trochę kurtuazyjna rozmowa na temat tego, że Ubin ciągle pracuje jako poborca podatków dla Jorundra. No i właśnie tutaj mówią, że przyprowadzili ze sobą królewicza, jednego z królów ludzi o imieniu Ludin. I w tym momencie jest taka tradycja wśród tych ludów, że jeśli chcą zawrzeć sojusz, to król Varli, czyli tych olbrzymów, musi odwiedzić stolicę ludzką, natomiast król ludzi musi odwiedzić stolicę Varl. I w tym momencie są w drodze do stolicy Varl. No, niestety nie podoba im się, jak widać. Uważają to za stratę czasu. W ogóle Varl, olbrzymy, uważają, że ludzie po prostu są, no, krótko mówiąc, niezbyt ogarnięci, niezbyt godni czegokolwiek. Ale starają się ich rozumieć i szanować. No i tutaj Ubin mówi, że skoro zmierzają w tę samą stronę, bo tutaj to był ostatni ich postój, to może powinni razem uformować karawanę i uderzać na północ razem. No i na to Vognir mówi, że no ale owszem. No i nazajutrz mają wyruszać. Młody książę ociera, powiedzmy, w jakiś sposób oczyszcza swoją tunikę, wychodząc i patrzy z taką dezaprobatą na otaczający go świat. Chyba nie bardzo mu się podoba to, że jest otoczony przez Varli i w ogóle, że jest ciągnięty do tej stolicy. Ani im się nie podoba to, że z nim podróżują. O, i w tym momencie staje przed pewnym
wyborem. Z jednej strony mogę iść poznać tego młodego księcia, króla, ludzi, a z drugiej mogę iść wychylić jeden lub dwa kielichy z Hakonem. No i według mnie to będzie całkiem niegłupi pomysł, żeby pogadać ze starym towarzyszem. Scrivener, Scribo. Hakon to jest taka żywa legenda, wielki wojownik wśród Warli. No, mówi, że i tak tutaj służy bardziej jako ochrona niż jako gość specjalny. Nie został zaproszony nawet do hali królewskiej. Ubin mówi, że ale przynajmniej ominęła cię masakra. Omawiają w tym momencie ostatnie wydarzenia. No i w tym momencie tam kursywą jest tutaj zawsze co robicie, czyli w tym momencie jest opis, bo jak widzicie jest to gra opisowa, że pijecie Ubin ze swoim towarzyszem pije, dopóki wszystko nie stało się rozmyte, wspominając stare dobre czasy. I teraz znowu jestem przed wyborem, mogę poznać młodego króla lub ruszyć do wielkiej sali, aby przygotować się do wyjścia. A, cóż, poznam go. Ludin, w końcu będziemy go eskortować. Ogólnie jest zarozumiałym gościem, który chciałby albo rzucić się w wir walki, albo wrócić gdzieś w swoje rodzinne strony. To czego chcesz? No to ja mu odpowiadam, tak, przyszedłem, chciałem się tylko przedstawić. On pyta dosyć chamsko, czy jestem poborca podatków tutaj na terytorium Warli. No tak, no rzeczywiście, ale go zaszczyt kopnął. No i dosyć niezręczna sytuacja, wszystko wisi w powietrzu, więc postanawiam iść. Antypatyczny mały szczeniak. Idę do wielkiej hali. No i właśnie, bo tutaj, tak jak wspomniałem, słońce stanęło na nieboskłonie, także bardzo, bardzo trudno jest ogarnąć, czy już jest rano, czy już jest noc, czy jeszcze jest dzień. Także tutaj jest ten opis taki klimatyczny. Mogr, przywódca karawany, mówi, że należy ruszać w drogę, a my jesteśmy gotowi. Podążasz za Mogrem. Zwykle mniejsze drzwi pozwalają na szybkie opuszczenie miasta, natomiast w tym momencie z wielką pompą strażnicy otwierają największe wrota do miasta i wychodzimy szumnie i dumnie jako wielka karawana. No cóż. Ogólnie nastroje, mimo że powinniśmy się czuć uniesieni całym tym klimatem, nie są zbyt szczególne. I na tym się kończy wstęp. I właśnie tak wygląda w tym momencie gra. Widzicie karawanę? Widzicie strand, który opuściliśmy? A przed nami tundra i góry. Tak wygląda właśnie podróż The Banner Saga.
Ale coś nagle się stało. Karawana zatrzymuje się. Podarek, mówi Mogry, i odpieczętowuje beczkę miodu. Mówi, że od gubernatora Strand otrzymał taką beczułeczkę miodu, którą właśnie zamierza w moim, czyli Ubina, towarzystwie wychylić. I teraz mogę zdecydować, czy chcę troszkę wypić, czy chcę wypić sporo, a może po prostu chcę wznieść toast do Wognira. Powiedzmy, że powiem: Wognir, twoje zdrowie. No i dzięki temu nastroje są coraz ciekawsze. Mam możliwość pogadania z Wognirem sam na sam. Mówi: dzięki za przemowę. I tyle powiedział. Nie podoba mu się to, że gubernator w Strand tak dużo mówił. No i teraz obgadują gubernatora Strand. No, w tym momencie Wognir pyta Ubina, czy nie brakuje mu wojaczki, czy mu nie brakuje, żeby zatopić ostrze topora w jakimś dredż, czyli kamiennym stworze, które najechały ziemię. Są to takie fajne wymiany zdań. No i w tym momencie rozbiliśmy obóz, więc możemy... Oho, przyszedł Ludin. Tak, oczywiście, to zawsze przyjemność, drogi paniczu, królewiczu. Mam nadzieję, że wypocząłeś. A ten... Ile jeszcze do Gofheim? Tak dosyć, wiecie, chamsko pyta. No to nie jest zbyt miły człowiek. Dopiero 2 dni podróżujemy. Chodź, pokażę ci to na mapie, gdzie jesteśmy, a gdzie mamy dotrzeć. O, i w tym momencie przed wami mapa. Click and drag on to look around. I w tym momencie możemy kliknąć na mapę i zobaczyć, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasza karawana. A gdzie jest Gofheim, czyli Home of Varl, stolica gigantów? No, przed nami, jak widzicie, 2 dni drogi od Strand, czyli w zasadzie tyle, kilka kropeczek. A przed nami tutaj jeszcze droga, no w zasadzie Wandering Road, droga podróżni, główny trakt. Myślę, że przed nami jeszcze sporo dni, do tego jeszcze domyślam się, że najeżonych naprawdę dosyć dramatycznymi wydarzeniami. Cardinal Directions. I tutaj, jak widzicie, klikając na mapę, każda z tych lokacji ma jakąś swoją historię. Blotskablkr, dziwna nazwa, Skogr, Descent of Stern, unable of cultivate good yields, or find much fish in a frozen murk of Bach Harbor. Ogólnie tutaj mieszkają ludzie w Skogr. Tacy, powiedzmy, rolnicy, bardziej jacyś łowcy, leśniczy i... no to ogólnie ludzie z pokoju. No, świat jest tutaj dosyć rozbudowany. Każda z tych lokalizacji, na przykład The Old Wood, Stary Las, Aberrang,
wielka stolica ludzi. Każdy z nich ma opis i całe to tworzenie tutaj świata, cały opis tego uniwersum jest naprawdę wciągający. Powiem wam, że ja jestem fanem takich starych map i według mnie one są po prostu spoko. Czytając pierwszego Władcę Pierścieni właśnie tak zaczytywałem się w tych opisach lokacji i tutaj jest podobnie. Ale dobrze, żeby nie przedłużać, wychodzę teraz z trybu mapy. Jedziemy na nord, idziemy na północ, potem na wschód. Gowchem jest bardzo daleko od Strand. On zaczyna tutaj ich pytać, a może by statkami popłynąć, albo co, albo szybciej. Taki maruda, taki malcontent. No, oni mu tłumaczą, że nie da się statkiem popłynąć, bo albo trafią na lodowce, albo na drecz. No, a te potwory kamienne. On... Tak, wiecie, tak... Dobra. Dobrze, pośpieszcie się, nie? Idziemy dalej. Kolejny dzień przed nami. No i rozbijając obóz, możemy albo przejrzeć naszą załogę. Na przykład pamiętacie, że Gunulf, ten w zielonym, padł w ostatniej bitwie i w tym momencie jest tutaj injured, ranny i on będzie musiał odpocząć jeden dzień, żeby dojść do siebie w całości. Mogę tu w ogóle ustawić sobie kolejność ruchu, bo jak tutaj jest znak zapytania i party area, it is humbling party, it will take combat turns in the order assigned here. Czyli ten, kto pierwszy, ten się rusza szybciej. Tak też zrobię. Klikając na poszczególną jednostkę, mogę sobie sprawdzić, co potrafi. Mogę poznać jego historię. Albo mogę go awansować, tak jak Gunulfa, który już walczy. Ok. I tutaj właśnie kosztuje mnie awans na kolejny poziom. Kosztuje mnie 5 punktów sławy. Ok. Według mnie to uczciwa cena. Mogę zwiększyć mu na przykład... Na przykład mogę zwiększyć exertion, czyli jednorazowo ile może wydać punktów willpower, tej siły woli, na to, aby zwiększyć jakieś tam statystyki swoje. No i oczywiście tutaj zwiększę mu obrażenia, które zadaje, bo to jest typowy damage dealer. No i tyle. Tak się mniej więcej zarządza całymi, czyli rozbijamy obóz i dopiero wtedy można cokolwiek zrobić. I w tym momencie, biorąc pod uwagę, że Gunulf jest ranny, mam tu jeszcze training, mogę... robić pewien sparring między bohaterami. Mogę w każdej chwili oczywiście skończyć walkę. Jeśli chcę poćwiczyć taktykę, walkę i tak dalej, mogę właśnie tutaj na polu treningowym zobaczyć, co... Thank you.
No. Taka zabawa w walkę, można powiedzieć. Do tego jeszcze z dodatkowymi wskazówkami, więc to się zawsze liczy. No. Natomiast w tym momencie ja uważam, że nie ma sensu. Nie ma sensu kontynuować tej walki. Okej. No chyba, że muszę ją skończyć. A nie, jest end training. No, koniec. Dobra. I w tym momencie mogę zrobić rest, odpoczynek. I co to czyni? Mija kolejny dzień. Kolejna racja jedzeniowa jest zużyta. Natomiast już Gunulf, ten zielony, jest w pełni sprawny. Nie jest już injured, nie jest już ranny. Dobra, bo już tak jak mówię, miało być krótko, a wyszło jak zwykle. Kończymy ten odcinek The Banner Saga. Walczyliśmy, rozmawialiśmy, sprzeczaliśmy się i rozbiliśmy obóz. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry moment na ten, żeby zakończyć. I być może wrócić ponownie do tej gry, do której bardzo, bardzo Was zachęcam. Oczywiście, jeśli tylko pozwala Wam na to rozumienie angielskiego. Ja uważam, że jest to mega, mega mocny start w 2014 rok. Tak podsumowując, załączam moją recenzję oraz wrażenia z wczesnego dostępu do gry w filmie, w opisie pod tym filmem. I osobiście zachęcam Was do komentowania, lajkowania i ogólnie dyskusji na temat tego, bo może już graliście, może już skończyliście tę grę i może macie jakieś z nią związane przemyślenia. Dobra, to trzymajcie się. Mówił do Was oczywiście Paweł, rpgamer.pl i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć!